I wszystko wychodzi, to sprawa jasna, ale... To prawda. Wychodzą mi placki, no bo placki, a w zasadzie pizza dzisiaj u nas na tapecie. Przywitałam się z wami, buongiorno. Teraz wypadałoby powiedzieć good morning, bo zaglądamy, jak w Kanadzie jadają pizzę. I słuchajcie, no, okazuje się, że na pierwszy rzut oka ten pomysł pizzy u nich jest absurdalny. Jest takim trochę masłem maślanym albo dodatkiem coś jak chleb do makaronu. Ale szanujemy to, oni właśnie w ten sposób jadają pizzę, a jak już mówię. Oczywiście klasyczne ciasto drożdżowe na pizzę, przepis znajdziecie Państwo tutaj też, pewnie wyświetli się Wam na ekranach, jest też na stronie pytania na śniadanie. Standardowo mąka, zaczyn z drożdży, wyrabiamy odrobina oliwy, która właśnie spowoduje, że właśnie to ciasto jest takie cudownie i elastyczne i podczas rozciągania nam się nie rozrywa, no bo ciasto na pizzę to nie tylko wałkowanie, ale również rozciąganie. Właśnie piekarnik dał mi znać, że moja pizza, którą rozciągnęłam już wcześniej, podpiekła się. Ja ją teraz wyjmę, dlatego że to będzie bardzo ważny element pokazania Wam, jak na dalszym etapie przyrządzić tą pizzę. Jak widzicie zapewne, ona jest jeszcze niedopieczona. Te brzegi jeszcze nie są zarumienione. A dlaczego? Dlatego, że czas był pieczenia krótszy, a to, co dołożę teraz na tą pizzę, słuchajcie, to jest ten kontrowersyjny dodatek, mianowicie frytki. Czyli Kanadyjczycy jadają, słuchajcie, pizzę z frytkami. Frytki tradycyjnie po prostu pocięte z ziemniaków na naprawdę bardzo drobne słupki, delikatnie podpieczone już w piekarniku. Ja je układam, słuchajcie, na podpieczonym serze i sosie pomidorowym. Spójrzcie, są delikatnie też doprawione oregano, no bo oczywiście to nadaje fantastyczny ten posmak, który zawsze w pizzy czuć. Czyli tak, ser, sos pomidorowy, frytki. Słuchajcie, ja to delikatnie jeszcze przysypuję parmezanem, który fajnie spowoduje, że będzie taka chrupiąca warstwa. Całość posypuję pietruszką i to jeszcze raz wędruje do piekarnika na jakieś 15 minut. A zobaczcie, co w kolejnej części pytania na śniadanie.